Dzień dobry. W moim studiu ponownie dr inżynier Piotr Gryszpanowicz, wykładowca akademicki, projektant i kandydat do Rady Miasta Płocka. Dzień dobry. Piotr, zaprosiłam Cię, bo tak naprawdę zainspirowała mnie do tego kolizja, jaka miała miejsce w sobotę w Płocku na ulicy Wyszogrodzkiej. Wtedy utworzyły się tam ogromne korki, pomimo że zdarzenie było w sumie niegroźne. I tak przypomniała mi się nasza ostatnia rozmowa, gdzie zahaczyliśmy o temat rozbudowy DK-62 na wylocie, właśnie z Płocka, w kierunku słupna. Wspominałeś wtedy, że. Ta rozbudowa oczywiście jest ważną inwestycją, natomiast może generować pewne problemy. I właśnie o to chciałam Cię dokładnie zapytać: jakie to są problemy i z czego one wynikają? No, to jest. Temat jest w ogóle bardzo złożony. Mam świadomość, że będą nas. czy słuchają nas osoby, które no, nie są drogowcami, nie posługują się taką terminologią, powiedzmy, budowlaną, więc będę starał się mówić. Nie jak drogowiec, a bardziej takim językiem przyziemnym, takim, takim, żeby on bardziej trafił do osób, które nas słuchają. Więc tak, sama rozbudowa, sama, sam pomysł budowy drugiej nitki ulicy Wyszogrodzkiej jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Od wielu lat już przecież o nim mówimy. Jeszcze pamiętam, gdy prezydentem był pan Milewski, to, to już wtedy o tym się mówiło. Pomysł jest sprzed wielu, wielu lat. Teraz jesteśmy na etapie, no już bar, jak słyszymy w mediach, bardzo gdzieś zaawansowanym. Są z tego co wiem, czynione prace projektowe, gdzieś tam dogrywane tematy związane z finansowaniem. No i mówi się nam, że mamy czekać lada moment w cudzysłowie na wkopanie pierwszej łopaty jeżeli te informacje, które do nas docierają, które są przekazywane nam za pośrednictwem mediów, y, są jakby określające zakres tej inwestycji, y, są y, w takim zakresie właśnie y, w stu procentach, jak jest to nam przekazywane, czyli y, no, w granicach miasta budu, budujemy drugą y, jezdnię, dwupasową i y, y, nowy wiadukt, nowy wiadukt nie, tak. i jakby na tym koniec, tam kolejne skrzyżowania w stronę centrum miasta zostają tak, jak jest. Tak, bo rozbudowane jest w drugą stronę przez Generalną Dyrekcję tak, w, tak drugą w kierunku Wyszogrodu. Tak, będzie. dokładnie. No ale te, tamten odcinek, to powiedzmy na potrzeby tej naszej rozmowy, tego pierwszego pytania możemy pominąć, no bo to nie jest nic aż takiego bardzo istotnego dla, dla tego miejsca, o którym yy, mamy rozmawiać. E, musimy mieć świadomość, że Każda budowa, przebudowa, remont, rozbudowa w układzie drogowym niesie za sobą konsekwencje. Często na pierwszy rzut oka nie możemy się ich spodziewać. Nie wiadomo, co się stanie. Przy takich większych inwestycjach, takich jak nie wiem, budowa obwodnicy właśnie taka inwestycja budowa drugiej nitki. Powin... Często są, nie zawsze robimy. Drogowcy robią prognozy ruchu. Czyli na przykład za pomocą ankiet są e, przepytywani kierowcy, którzy jaki jest ich cel podróży, tak w skrócie, to jest trochę mhm. bardziej skomplikowane badanie, e, aby osoby, które e, no, wybitnie znają się na tym, umieją później określić, którymi drogami ostatecznie ci kierowcy po rozbudowie układu komunikacyjnego będą podążali. Wtedy na przykład będą widzieli, jak dostosować sygnalizację świetlną, no bo to się nie bierze znikąd, prawda? No jak jakiejś drogi nie było, czy jakieś powstaje skrzyżowanie, no to na podstawie jakichś badań musimy wiedzieć, jak to, jak to ustawić. Mhm. Oczywiście przewidujemy po jakimś czasie pierwszą korektę, bo życie życiem, badania badaniem. I tutaj yy, na zdrowy rozum, na taką, na, tak logicznie myśląc, na odcinku do, no powiedzmy, skupmy się na trzech skrzyżowaniach, które, wjeżdżając od strony Warszawy czy od Słupna, napotykamy, dojeżdżając dalej, no powiedzmy, do Alei, Alei Piłsudskiego. No to mamy najpierw skrzyżowanie przy Panoramie, później mamy skrzyżowanie przy Mazowie, przy McDonaldzie, i później mamy Rondo. E, wojska Rondo Dzwon. No tak się przyjęło, <noise> jakby. Nie jest to fortunna nazwa, wiem, że poczanie wszyscy tak, tak mm. na nie mówią, ale jest to rondo wojska polskiego. I mm, jaki wpływ będzie miała ta rozbudowa, Ten, ta druga nitka? E, każdy, kto jeździ w godzinach szczytu, czy, czy to właśnie w stronę Warszawy. Czy nie wiem, może w okolicach gdzieś mieszka, czy jakby no, zna ten temat, jak dokąd sięga kolejka dzisiaj w godzinach szczytu od skrzyżowania z ulicą ulicy z ulicą Harcerską, tam gdzie mamy pierwsze światła na wjeździe od strony Warszawy do Płocka, to wie, że w godzinach szczytu ta kolejka jest. Przynajmniej kilometrowa, mhm. przynajmniej. W stronę Warszawy jest jeszcze kolejka, która w stronę Borowiczek się ciągnie. Mniejsza, ale jest. I to sprawia, że skąd się ta kolejka bierze? Dlaczego ona w ogóle powstaje? No powstaje dlatego, że są... jest ta sygnalizacja świetna. Możliwości przejechania przez to skrzyżowanie, w związku z tym, że jest jedna jezdnia obecnie z, po jednym pasie ruchu w obu kierunkach, e, możliwości przejechania w danym okresie czasu e, zaprogramowanym e, na sygnalizacji świetnej są bardzo ograniczone. Tych pojazdów przejedzie kilka, kilkanaście. E, oczywiście sytuacja, kiedy to skrzyżowanie przestanie mieć syg sygnalizację świetną, powstanie duże rondo, powstaną dwie nitki. O dwóch pasach ruchu, tam moim zdaniem zniknie ta kolejka, albo bardzo się ograniczy. Mm -hmm. Przepustowość, przepustowość tej się drogi zwiększy, i wszystkim drogowcom na tym zależy, żeby mm. przepustowość się zwiększała. Mówimy później o zielonej fali, żeby nam się super przejeżdżało. Chociaż czasami w miastach różnych na świecie stosowana jest czerwona fala, po to, żeby kierowców zmusić czy odzwyczaić do jazdy daną drogą w danych godzinach. Dlaczego tak się dzieje? Każdy z nas, kierowców, no szuka alternatyw. Je, chcemy jechać jak najbardziej wygodną drogą dla nas, prawda? I, no i to podświadome działanie, e, trochę ponarzekamy albo nawet bardzo ponarzekamy. Często słyszymy takie opinie. Gdzieś wiele lat temu byłem dyrektorem w zarządzie druki słyszałem: a tu byście mogli coś zmienić. A nie zawsze to było zrobione nieprze, w nieprzemyślany sposób, że y, można było zmienić tak, jak ktoś tam oczekiwał, ale byśmy no, e, zamiar, który nam przyświecał dla innych osób, no w ten sposób zniweczyli. Ale do, 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 przejdźmy do, 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 jednak do tego głównego punktu, czyli tych skrzyżowań, gdzie te samochody się znajdą. Jeżeli założymy, że nie wiem, 90% tych pojazdów chce jechać yy, no przynajmniej w stronę, w stronę Ronda Wojska Polskiego to te pojazdy wszystkie znajdą się na tym odcinku, czyli najpierw znajdą się bardzo szybko, no bo już nic ich nie zablokuje. Na skrzyżowaniu przy panoramie, tam już mamy trzy pasy, no, dwa pasy w zależności, na tym odcinku pierwszy, na tym przed tym skrzyżowaniem mamy dwa pasy mhm. jeszcze. Mamy lewoskręty wybudowane kilka ładnych lat temu, e, mamy prawoskręt, e, ale generalnie prosto mamy Dwie, dwa pasy ruchu na wjeździe do centrum miasta. Więc te samochody szybciutko będą już na jednym, w jednym ciągu, w jednym rzędzie ustawiały się, no nie wiem, do Jaru, może trochę za. Czyli jak dzisiaj rano, w godzinach szczytu, czy po południu obserwujemy, że, ale bardziej rano obserwujemy, że, no, no tak na dobrą sprawę podczas jednego, jednego, jednych świateł tak zwanych zielonych udało nam się przejechać. No to gdy te samochody, które stały jeszcze za skrzyżowaniem z Hercerską, a szacuje plus minus ponad 200 tych pojazdów w danym okresie czasu, nagle nam się pojawi tutaj, no to Skrzyżowanie już się zablokuje. zablokuje. Jeżeli troszeczkę zmienimy sygnalizację, trochę zwiększymy e, możliwość pojechania na wprost, te pojazdy szybciutko się przemieszczą w okolice kolejnego skrzyżowania i tutaj e, nawiązujemy do, takiego, do tego zdjęcia, które między innymi u Was było na, wa, na Waszym portalu udostępnione. E, no, może nie będzie tak zawsze, ale tych pojazdów one nie wyparują, one będą się zbierały właśnie tutaj na tych skrzyżowaniach, jeżeli mówimy o skrzyżowaniu o skrzyżowaniu z, przy panoramie, a później o skrzyżowaniu przy McDonaldzie czy Mazowi, no to tutaj y, długie odcinki pomiędzy skrzyżowaniami sprawiają, że te pojazdy nie będą nic blokowały. Po prostu będzie długa kolejka, trzeba będzie czekać jedne, dwa, nie wiem, trzy światła y, zielone, żeby przejechać. Ale problem bardzo duży, moim zdaniem, zacznie się na odcinku przed rondem Wojska Polskiego. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się może stać? I najprawdopodobniej się stanie, jeżeli na dzień dzisiejszy nie zaczniemy myśleć o jakiejś przebudowie mhm. tych skrzyżowań. Dlatego się to stanie, że, dlatego że odcinek, który prosty, który występuje pomiędzy rondem wojska polskiego a skrzyżowaniem przy McDonaldzie czy Mazowie. Jest to odcinek, który między przejściami dla pieszych, no tak się oblicza, no bo przecież nikt no, pojazd nie powinien później stać na czerwonym, na, na przejściu, ma około 300 metrów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na wprost są trzy pasy ruchu, jest też jeden pas w lewo, czyli na most Solidarności, jeden w prawo na obwodnicę. To on tych pojazdów nie pomieści. Po prostu w danej jednostce czasu te pojazdy, mimo że będą miały na przykład zielone światło, wszystkie nie pojadą, bo będą musiały, nie będą miały miejsca za skrzyżowaniem. Tak? I tak naprawdę my już teraz to obserwujemy. Wystarczy, że jakiś dłuższy, większy samochód stanie na tym skrzyżowaniu, i już blokuje nam możliwość tak. wjazdu. Tutaj niestety w tych prognozach, w tym, co teraz o czym opowiadam. To by było super, jakby tylko byśmy brali pod uwagę pojazdy, one płynnie przejeżdżają, y, jadą sobie prosto, ale tak życie nie wygląda. Y, jedziemy trzema pasami. Ktoś z prawego będzie chciał skręcić w lewo, będzie się przebijał przez te wszystkie y, pasy, będzie tym samym blokował, z, spowalniał ruch. Ktoś może z lewego będzie chciał jechać y, w prawo, na obwodnicę. Te. Y, Prawo, lewo skręty są wyznaczone bardzo krótkie. Już dzisiaj widzimy, że jest ogromny problem w godzinach szczytu. Jeżeli chcemy od strony Podolszy skręcić w lewo na most mhm. Solidarności, pojazdy, często ja, stoję jeszcze, no, daje sygnał, że chcę skręcić w lewo, ale stoję jeszcze dla na, na pasie, który jest dedykowany do jazdy prosto. Więc to dodatkowo ogranicza przepustowość. Nie wiem, dwa, trzy, 5 pojazdów, stojące, próbujące z, y, przejechać czy zmienić pas na y, pas dedykowany do skrętu w lewo. One blokują ten y, pas na wprost, a widzimy, że dalej jest pusto. Tam by mogły być samochody. Nie ma, nie ma takiej możliwości, no bo przecież nikt nad tymi samochodami nie przefrunie. Musimy jeszcze dodatkowo uważać, i tutaj najbardziej będę y, nawiązywał do tego, co powiedzieliśmy o tej kolizji. Y, że zwiększenie liczby pojazdów yy, no, ge, będzie generowało niewątpliwie yy, no, takie sytuacje, że liczba do, może dojść do wzrostu yy, kolizji yy, wypadków tak mm -hmm. dokładnie niestety no ale to to jest yy, nieuniknione. Naturalne, jeżeli... im więcej samochodów tym większe ryzyko yy, tak Akurat w takich przypadkach, no bo jeżeli mówimy gdzieś tam na odcinkach prostych, to być może ono aż tak bardzo by nie, nie rosło. Natomiast na takich, w takich miejscach, gdzie właśnie dochodzi do zmiany pasa ruchu, chcemy wykonać jakiś manewr, no to niewątpliwie to niebezpieczeństwo będzie rosło. No i, i tutaj troszeczkę się dziwię. Nie wiem, może takie badania były wykonywane i, i wyszły no dobrze, ale ja sobie przypominam takie badania, które wykonywaliśmy w 2011 roku na potrzeby takiego dużego projektu, który prowadziłem pracując w zarządzie dróg, przebudowy Płockich Skrzyżowań i przebudowy sygnalizatorów świetnych. Tam mieliśmy bardzo dokładne wyliczenia. Właśnie na potrzeby projektowania nowych sygnalizacji świetnych na wielu polskich skrzyżowaniach, między innymi tych na podolszycach, które jakby wskazywały. Bo wtedy nie wiem, może już Państwo tyle lat minęło, może już, już się tak przyzwyczajamy szybko do dobrego. Wtedy wyznaczyliśmy prawo, lewo skręty, dodatkowe strzałki, zielone, że jakby tylko jest dedykowany przejazd dla nas, że nie musimy się martwić, że kto, ktoś tam z naprzeciwka nam wyjedzie. Mhm. Jak mamy zieloną strzałkę konkretną na sygnalizatorze, wiemy, że idzie, idziemy w lewo i nikt z naprzeciwka prosto w danym momencie nie pojedzie. Byliśmy wtedy na granicy możliwości ówczesnego, ówczesnych potoków ruchu, czyli tego, tych pojazdów, które występowały w danym momencie na, tym, na tych skrzyżowaniach. I specjaliści, którzy z nami współpracowali, już wówczas dali sygnał, że to jest ostatni moment na myślenie nad jakąś korektą tych skrzyżowań, bo one korektą. Tak, mam na myśli tutaj coś takiego, że bardzo nam zależy na tym, aby ta płynność została utrzymana. W tak na dobrą sprawę nie jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś masakrycznych korków, mm -hmm. prawda? Jak się taki korek pojawia, to jesteśmy bardzo zdziwiani. Jeżdżąc po Polsce w dużych miastach, no to jest nieuniknione. Natomiast ja jakby o tym mówię, że. Mm, Przejechać się da, ale już musimy, tak nam powiedziano wtedy, przejechać się da jak najbardziej, ale musicie się zacząć przyzwyczajać, że jedna, jedna faza koloru zielonego nie wystarczy. Zacznie się pojawić ten, pojawiać ten problem, że będzie, wasi mieszkańcy będą musieli stać jeden, dwa, no jeden to by było super, dwa, trzy cykle. No ale wtedy jeszcze nie mówiliśmy właśnie o takim skokowym wzroście pojazdów, mm -hmm. który wyniknie z tego, że te samochody się po prostu przesuną. Przesuną się z okolic Parceli, one się przesuną nam w okolice Podolszyc. I teraz no, bardzo mi na tym zależy, no, skoro właśnie no, nawiążę do wyborów, kandyduję z okręgu między innymi z Podolszyc, że w interesie moich mieszkańców, którzy, których mam nadzieję będę reprezentował, jest to, aby nie pogorszyć im życia. No bo ulepszymy coś, ktoś przynajmniej tak podświadomie przyjeżdżający z miasta, pracujący u nas, bądź nie wiem, załatwiający jakieś sprawy. Podświadomie trochę szybciej będzie bliżej centrum. Kilka kilometrów. E, ale dalej stanie w korku. Ale dalej stanie w korku, mhm. ale pogorszymy sytuację e, dla mieszkańców Podolszyc. Tak, bo będą chcieli wyjechać ze swoich osiedli, I, a te lewo skręty czy prawo skręty będą jednak trudniejsze. Tak. I, i tu jest właśnie bardzo, bardzo mm, mi zależy, żeby e, jakby bardzo dobrze to wytłumaczyć. Nie jestem, jeszcze raz mówię, przeciwko tej, bu, tej rozbudowie. Jestem jak najbardziej za. Tylko uważam, że równocześnie powinniśmy. Naprawdę dołożyć wszelkich starań, aby skrzyżowania, które, o których mówiłem, już nie będę powtarzał po raz kolejny, mm -hmm. przebudować. I teraz może być pytanie: no dobrze, ale jaki pomysł na te przebudowanie? Jako projektant, jako osoba z 20-letnim doświadczeniem, nie mogę powiedzieć inaczej, że do tego właśnie potrzeba dodatkowych, bardzo specjalistycznych badań. No, na oko, czy na nos, możemy coś zrobić i często się tak robi, ale nie przy tak dużym ruchu i tak zmiennym ruchu. Podorszyce są i te skrzyżowania są właśnie takimi miejscami, gdzie w ciągu doby dochodzi do wielu zmiany cykli jeżeli chodzi o właśnie napływ pojazdów z której strony one nam się pojawiają stąd na pewno państwo obserwujecie, bo są sekundniki, że raz mamy zielone nie wiem minutę a innym razem mamy tylko 40 sekund. No co co tu chodzi? No właśnie to chodzi o to, że są były przeprowadzane badania skąd o której godzinie jakie pojazdy w jakiej liczbie te pojazdy. Się pojawiają i te, te cykle na sygnalizacji są do tego dostosowane. I właśnie na przykład do, do, nawiążę, bo to jest może też dobry, dobry moment, do tych sekundników. Je właśnie wprowadzałem w 2011 roku i to był jeden z elementów, który miał ułatwić, trochę poprawić płynność ruchu. No, co możemy poprawić? No, co ten sekundnik może dać? No, da nam to, że po pierwsze, kierowcy mogą się przygotować do... bo widzą, kiedy będzie ich zielone pora światło. Pora na ruszenie. A tak, no to zawsze traciliśmy jedną, dwie sekundy. Ja nie mówię, bo i dzisiaj przy sekundnikach ktoś się zagapi, ktoś... Jesteśmy kierowcami, każdemu z nas się to, to zdarza. One trochę też uspokajają, prawda? I taki był nasz wtedy cel, żeby jeszcze zyskać, żeby jeszcze podczas jednego cyklu jeden, dwa, może trzy pojazdy przejechały. Teraz ta inwestycja, która jest planowana, duża przecież, to jest, będzie ogromna, ogromna sprawa i cała rozbudowa w kierunku Warszawy tej, tej drogi, nie, no, przecież czekamy na to bardzo. Często jeżdżę, jeżdżę do Warszawy, na przykład do Instytutu Badawczego Drugi Mostów, z którym współpracuję z ramienia Politechniki i no, Chciałbym, żeby ta droga była no, o lepszym standardzie niż obecnie, żebyśmy mogli szybciej do tej Warszawy e, dojechać. Więc kibicuję tej inwestycji, ale jakby namawiam i chciałbym tego przypilnować, żebyśmy nie zapomnieli o tym, co jest wewnątrz miasta, bo generalna dyrekcja, e, zgodnie ze swoimi kompetencjami, ona nie będzie się martwiła o to, co jest w w środku, co jest w granicach administracyjnych, o to musimy zadbać my i jakby ja rozumiem, że nie każdy się musi na tym znać, i... ale jakby z dobrym, z dobroci serca podpowiadam tylko, chciałbym, żeby, żeby to zostało przemyślane, no bo po prostu to jest ważne dla nas wszystkich, żeby nam się no, lepiej ogólnie żyło, bo podświadomie myślimy, o, super, rozbudują, no to będzie lepiej, no. No, nie do końca tak właśnie jest. To jest taki taka, jeden z przykładów takich inwestycji, takiej inwestycji, która no może zaszkodzić. Jest ważna, potrzebna. Podpisuj... Myślę, że jak na ulicy byśmy kogoś spytali, to chyba 100 na 100, albo przynajmniej 99 osób na 100 by powiedziało, że jest za tym, musi to być zrobione. Tylko y, dopiero po jej wybudowaniu by powiedzieli: No, tutaj coś jest nie, przy... coś. Czegoś tu nie przemyśleli, tak? Wzrósł ruch w tych godzinach szczytowych. Ale jeszcze muszę jedno zdanie powiedzieć na koniec. Bo my bardzo, myśl, jakby myśląc o tej inwestycji, myślimy chyba bardzo również o godzinach szczytu, jakby wyjeżdżania z płocka. Czyli jak mieszkańcy, które mieszkają. Mieszkańcy, no osoby, które mieszkają za Płockiem, nie wiem, pracują na przykład w mieście. Chcą wyjechać z miasta, no to likwidacja sygnalizacji świetnej, przebudowa, dwa pasy e, ruchu, dwie jezdnie e, w kierunku Warszawy. E, to oczywiście pozwoli, że ten taki no, zator, mały korek, który e, gdzieś obserwujemy... W okolicach y, godzin szczytu y, przy y, Wiśle, przy Galerii Wisła, y, czy tam przy stacji benzynowej. Czasami ten korek się kończy przed skrzyżowaniem, czasami deczko za. Y, oczywiście to rozładujemy i te, to zniknie nam. Y, tylko jak tak analizuję sobie na spokojnie, ten plus z rozładowania tego, tego miejsca, które jakby no nie zagraża płynności takiego ruchu bardzo tak wielu osobom, które gdzieś w okolicach Podolszczyzny mieszkają, a te minusy, o których mówiłem wcześniej, bez korekt skrzyżowania, skrzyżowań, to chyba wolałbym już, gdyby te skrzyżowania miały zostać tak jak są, to nie wiem, czy nie wolałbym zostać przy tym, co jest, chociaż yy, niewątpliwie bardzo istotną sprawą jest to, żeby nasze wylotówki były jak najbardziej drożne. To jest z różnych przyczyn bardzo ważna i rzecz konieczna. No dobrze, ale prezydent miasta wspomniał ostatnio o tym, że planuje budowę wiaduktu nad rondem Wojska Polskiego. Czy to nam nie ułatwi rozładowania tych zatorów w tamtym miejscu? Tak. I znowu to jest bardzo dobre pytanie, bo jakbym znowu miał głosować, czy jesteś za tym, żeby skrzyżowanie Wojska Polskiego było skrzyżowaniem dwupoziomowym, to ja bym się podpisał obydwoma rękoma i znowu jakbyśmy zrobili sądę, to 100 na 100 albo przynajmniej 99 na 100 osób powiedziałoby, że tak, no oczywiście, od czym tu dyskutować? Temat jest znowu bardzo złożony, ponieważ yy, budowa... Dwupoziomowego skrzyżowania w tym miejscu była przewidywana już co najmniej w latach 60. Co prawda w, były inne rozwiązania, które przewidywały, że ulica Wyszogrodzka będzie górą, ale w poziomie tak jak dzisiaj, a tunel będzie mhm. e, jakby w ciągu obwodnicy. No dzisiaj to jest niemożliwe, bo to no wszystko jest możliwe, ale no, no, no były bardzo trudne bardzo do bardzo trudne i kosztowne. Do, oczywiście, mhm. że tak. I tutaj. E, Mm, tylko, że pamiętajmy, że w latach 60. to nikt o Podolszycach, o rozwoju e, miasta ta, w tym kierunku, w ogóle. W, tym kierunku mm -hmm. w ogóle nie myślał. I e, lokalizacja samej obwodnicy mostu. E, Przecież nie powie dzisiaj, że most y, to była zła inwestycja i przecież z jakim ogromnym wysiłkiem. Mnie nie trzeba przekonywać, bo dużo pisałem na ten temat i publikacje książkowe i, i artykuły i doskonale wiem, jak ciężko było to ówczesnym władzom miasta załatwić, jak później kolejne władze miały ciężko, żeby doprowadzić drogi dojazdowe i tak dalej. Pamiętajmy, że wtedy był dużo niższy budżet. Oczywiście, to w, ogóle, to w ogóle nie ma o czym mówić. Nie chciałbym, żeby zabrzmiało, że to w ogóle jest bez sensu. Natomiast lokalizacja, no też pamięta, ta lokalizacja to jeszcze jest, była gdzieś przewidywana przed wojną, przed II wojną światową, później wdrożona już tak bardziej w latach 60. Już od tamtego momentu było wiadomo, że ten most będzie tutaj. Tylko znowu nikt z ówczesnych planistów, a często były to naprawdę no nie światowej może, ale, ale no, sławy w Polsce, bardzo uznani urbaniści, przewidy, nie przewidywa, przewidując miejsce lokalizacji mostu, później tego skrzyżowania, o którym mówimy, no, nie brali pod uwagę Podolczyc, tak? I, i ogromnych potoków ruchu gdzieś tam jeszcze z za gra, zagranic. No bo przecież dzisiaj miasto i jego mieszkańcy to, nie, to znaczy, czy osoby, które funkcjonują w mieście, to nie są tylko osoby, które w granicach administracyjnych mm. mieszkają, tylko y, no, gdzieś ktoś. Notuje. Jadą do swoich sypialni. Tak, jadą do sypialni i gdzieś tam jakieś y, w okolicach mają y, swoje domostwa, więc one muszą się y, przez to skrzyżowanie przejechać. I Czyli tak, odpada jakby ten tunel, który przewidywano od wielu lat, no i ja pamiętam chyba właśnie, już nawiązywałem dzisiaj do prezydenta Milewskiego, bo to są gdzieś początki mojej kariery i dlatego tak mi to utkwiło w głowie, gdzieś tam jak jeszcze studiowałem, czy za chwilę byłem po studiach, a już bardzo chciałem być drogowcem, więc każda, każda inwestycja mnie bardzo interesowała. Już wtedy mówiono właśnie o tym rozwiązaniu, że wiadukt będzie w ciągu... Obwodnicy. Ronda, tak, obwodnicy. Tak. obwodnicy. Da. I dalej miała być obwodnica północno-zachodnia. Trochę w, inaczej. Trochę inaczej. Później się to trochę mhm. zmieniło z różnych przyczyn. Też no. Łatwo się mówi jakby po, po, po latach, czy to było dobrze, czy źle. Myślę, że dzisiaj sobie nikt nie wyobraża, jakby tego, tej drogi, czy ona jest lepsza, gorsza. nie no było... Fajnie, gdyby była lepsza i faktycznie. Oczywiście, pasmowa, że tak. tak? Oczywiście, bo to też że... Mamy... Oczywiście, no bo przecież te za słyszymy, że tak. jakaś byle stłuczka i jest. Awaria nawet, to Awaria, dokładnie wystarczy. tak. Niedawno widziałem, że jakiś pojazd też płonął. No wszystko to, to sprawia, że. No... Jest problem później przejechać, no, jeżeli mamy jedną jezdnię i tylko dwa, kieru dwa pasy ruchu w dwóch kierunkach, no to jest ogromny problem. Natomiast powiem tak, tutaj potrzeba moim zdaniem, ja myślę, że tak jak pan prezydent Tomakowski powiedział o tym rozwiązaniu dwupoziomowym, to ja gorąco wierzę, że to jest tylko... Idea, że to nie jest już w 100% przemyślany ruch. Nawet powiem szczerze, że nawet się trochę jakiś czas temu ucieszyłem, bo takie drzewo nasadzono w miejscu, gdzie ten wiadukt. No i super. I mówię, o chyba jednak jest taki pomysł, że, że to nie będzie jednak ten wiadukt, bo pewnie z jakichś wyliczeń wyszło, że raczej będzie to jakaś może estakada kierunkowa. Mam tutaj na myśli na przykład od strony Podolszy, jadąc w stronę mostu czy galerii, mm -hmm. tych, no całego przecież mamy tam mnóstwo sklepów nowych, które nie tak dawno powstały, że jednak to będzie takie rozwiązanie i mówię pewnie te drzewa na przecznikiem będzie ich wycinał i tak sobie pomyślałem że pewnie to jest przemyślane i może tak jest rzeczywiście tylko nie jesteśmy o tym informowani a jak tak nie jest no to jakby podpowiadam i mam nadzieję że będę tutaj jeszcze mógł swojego doświadczenia swoje doświadczenie dalej przekazywać że porządne badania ruchu porządne obliczenia ale takie naprawdę z prawdziwego zdarzenia i jak najszybciej uwzględniające te pojazdy, które mogą za chwilę e, znaleźć się i zwiększyć te potoki ruchu, które dzisiaj gdzieś tam, o których mówiliśmy wcześniej. E, no to, to nam te badania pozwolą, jakby zaplanować rozwiązanie najbardziej optymalne bo oczywiście budowa wiaduktu w takiej formule którą znamy ze zdjęć z prezentacji pana prezydenta Nowakowskiego ona też dużo da bo z, z, dzięki temu będziemy mogli na tej głównej relacji zrezygnować z światła zielonego będzie dłuższe dłużej zielone światło dla jadących w innych kierunkach to oczywiście to nie jest tak, że to nic nie da, tylko e, to musi moim zdaniem wynikać z e, dokładnych badań, bo nieraz już w życiu się przekonałem przez te 20 lat, że coś, co nam się, mi się wydawało e, najbardziej, najbardziej oczywiste... Najbardziej oczywiste e, no, nie do końca. Albo było równorzędne z innym rozwiązaniem, albo było nawet gorsze niż wynikało to z no, badań wykonanych przez profesjonalistów. I także tutaj no, to są takie właśnie inwestycje bardzo newralgiczne. Ale trzeba mieć na uwadze jedno, że to będą inwestycje niezwykle kosztowne i na nie trzeba znaleźć środki. Widzimy przecież, jak ogromne pieniądze, nie wiem, pochłonął wiadukt kolejowy. Mhm. No, każda inwestycja drogowa to są ogromne środki. Jakie utrudnienia. Przecież musimy też patrzeć przy rozwiązaniach, które chcemy zastosować, jakie ono, one, ta inwestycja wywoła utrudnienia w ruchu bo to przecież, no, to będzie trwało, tak? To, to... Zwłaszcza w takim miejscu, które takich... jest tak naprawdę główną arterią miasta. Dokładnie tak. Mhm. I na przykład powiem państwu, e... Jeden, jeden z moich obecnych dyplomantów na Politechnice będzie wykonywał na przykład projekt taki koncepcyjny, projekt przejścia podziemnego, właśnie gdzieś tutaj w okolicach. Dlaczego? No właśnie z tym trochę zainspirowałem się rozwiązaniami historycznymi, troszeczkę z lat tam 70. -tych, 80. -tych. Bo już wówczas, gdy właśnie no, pierwsze końcówka 70., połowa 80., mniej więcej wtedy zaczęto, no, już podjęto decyzję wcześniej, analizowano możliwości rozbudowy w tym kierunku osiedli mieszkaniowych i już wówczas przewidywano, że rozwiązania... No choćby dla pieszych, którzy też jakby mają swoje zielone światło i inaczej trochę liczone niż dla pojazdów, bo trochę inaczej się z inną prędkością chociażby poruszamy i tak dalej. To, to jest w ogóle kwestia na inną rozmowę. Ale już wówczas przewidywano, że takie przejścia podziemne wówczas planowane no będą nieodzowne. Od nich mimo prac, które były dosyć zaawansowane. No, z racji lata 80. to wiemy, kryzys, jakby szliśmy na straszne minimum to, co się tylko dało zrobić. Natomiast jakby Jestem pod wrażeniem ówczesnych projektantów, architektów, urbanistów, że już potrafili to przewidzieć, że tutaj będą kłopoty, że to będą straszne masy ludzi, którzy będą się chcieli przemieszczać między jednymi Podolszycami a drugimi. No to dla mnie to jest coś niesamowitego. Dzisiaj widzimy, że to się na naszych oczach spełnia. No, drogowictwo jest bardzo ciekawe i można o nim bardzo dużo mówić. Szczególnie zimą każdy się zna na drogach, bo, a znowu nie posypali, a, a my chcemy dojechać do, do pracy czy do domu. Ja wiem, że się wszyscy znamy na tym i każdy kierowca, bo większość z nas jest kierowcami, zrobiłby to lepiej, ale ten układ komunikacyjny to jest taki. Taki jak w organizmie, taki krwioobieg. Wszystko jest połączone z sobą. Gdzieś często coś się wydarzy w innym miejscu, w jakimś niepozornym, ale miejscu, które, nie wiem, generowało duży ruch. I ten ruch musi się nagle, bo jest jakaś blokada, przenieść innymi ulicami. No te samochody się nie rozpłyną i nagle my jesteśmy no, w takim szoku. A skąd te samochody? Tak, dlaczego to tak się dzieje? Czemu dzisiaj był taki korek? U nas Przecież zawsze było spokojnie. No tutaj musimy to bardzo brać pod, pod uwagę i szczególnie na tym kręgosłupie. A tym naszym kręgosłupem jest właśnie ten ciąg alei. Wcześniej ulicy Wysokogrodzkiej, później alei Piłsudskiego, Jachowicza, Koblińskiego. Ten szkielet, ten główny trzon, no musi być. Musimy o niego jak najbardziej dbać i Robić wszystko, żeby był jak najbardziej e, drożny. Apelujemy w takim razie do władz miasta i obecnych, i, i przyszłych, żeby uwzględnili to w swoich planach i faktycznie opierali się na badaniach a nie. Być może one są, jeszcze raz powiem. Nie musimy przecież być też o wszystkim informowani. To jest po prostu jakby dobra rada i jakby z doświadczenia przecież bardzo mi zależy na tym, żeby nam się wszystkim lepiej żyło, a szczególnie mieszkańcom podolszyc, no żeby nie utrudnić im w konsekwencji super ważną inwestycją w konsekwencji nie do końca może przemyślanych ruchów życia. Bardzo dziękuję ci za tę ważną rozmowę. W moim dziękuję. W studiu gościł doktor inżynier Piotr Gryszpanowicz. Dziękuję.